W ostatnim czasie bardzo często sięgamy do tajemnicy świętej rodziny. Wpatrujemy się w najświętszą Maryję Pannę, która trzyma na rękach dzieciątko Jezus. Chcielibyśmy powiedzieć, wpatrując się w tę rodzinę, szczęśliwe dzieciątko, szczęśliwy Jezus, że ma tak kochającą matkę. I tak kochającego opiekuna, który nazwany był przez otoczenie ojcem Jezusa. Ewangelia Święta nam mówi, że Jezus, gdy miał 12 lat, pozostał w świątyni i przez trzy dni z wielką miłością, ale i z bólem serca. Jego rodzice Maryja i Józef poszukiwali go. I gdy go znaleźli, Jezus poszedł z nimi do Nazaretu i był im poddany. Wzrastał w Nazarecie, napełniając się mądrością i łaską u Boga i u ludzi. I przychodzi taki moment, że Jezus staje przed ludźmi jako dobry pasterz. Właśnie w tych dniach i również w Słowie Bożym, które otrzymujemy na drugą niedzielę zwykłą, pokazany jest Jezus jako dobry pasterz który gromadzi wokół siebie uczniów. Wpatrując się w te symbole, które pokazują trzy etapy dojrzewania każdego człowieka, możemy stwierdzić: Jakże szczęśliwe dziecko, które rodzi się w domu pełnym Płonącej miłości, miłości ze strony matki, ze strony ojca. Jakże szczęśliwe dziecko, że może odczuwać, iż było bardzo oczekiwane, i do niego kierowana jest ogromna miłość ze strony każdego człowieka, które staje nad Nim. Ale przychodzi taki moment, że dziecko dojrzewa i staje jako dziewczyna i chłopiec, zastanawiając się, jakie dary, jakie piękno, talenty i zdolności umieścił w nim Bóg. Co zrobić z tym bogactwem młodości, które w nim się znajduje? Szczęśliwy młody człowiek, który z tymi pytaniami, które niekiedy wybrzmiewają w jakichś ciemnościach, bo człowiek pyta: Dokąd mam iść? Przychodzi mu ktoś z pomocą. Jak to dobrze, kiedy na jego drodze staje dobry pasterz? Niekoniecznie musi to być kapłan, to może być matka, to może być ojciec, to może być starszy brat albo starsza siostra. A czasami zdarza się, że to dobre pasterzowanie wypływa ze strony nauczyciela, czy nawet przyjaciela lub przyjaciółki. Sięgamy do Słowa Bożego, przypadającego na dzisiejszą niedzielę. Pokazany jest Samuel. Jak bardzo modliła się jego matka, która uważana była w otoczeniu za niepłodną, by mogła wreszcie ucieszyć się macierzyństwem. Samuel to było dziecko wyproszone na modlitwie. I ta szczęśliwa kobieta razem ze swoim mężem postanawiają, aby to dziecko, które otrzymali od Boga, było oddane na służbę Bogu. Samuel jest przyprowadzony do świątyni. I w tej świątyni, już jako Chłopiec dorasta, pewno dostrzega w sobie talenty i zdolności. I to, co słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu: On w nocy trzykrotnie słyszy wołanie: Samuelu, Samuelu. On wie, że to wołanie jest skierowane do Niego. Co on, Samuel, ma dokonać w swoim życiu? W jaki sposób ma uruchomić swoje talenty i zdolności, całe piękno, całe bogactwo swojego życia? Kiedy po raz trzeci przychodzi do swojego opiekuna Helego i mówi, Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli, jak dobry pasterz. Mówi: Jeżeli kolejny raz usłyszysz to wołanie, wtedy odpowiedz: Mów panie, bo sługa twój słucha. I rozpoczęła się niezwykła formacja tego młodego człowieka. Niezwykłe kształtowanie przez samego Boga, przez Jego łaskę. Wielką rolę w narodzie wybranym odegrał Samuel. Czy niejednokrotnie, myśląc o młodych ludziach, ten przykład nie powinien być takim pięknym wzorem, by rodzice uświadomili sobie, że Bóg, który jest Panem życia, daje to życie, i pełni wdzięczności, mieli w sobie w wierze przekonanie, że Bóg nie skrzywdzi ich dziecka. On poprowadzi to dziecko we właściwym kierunku. Trzeba je formować i kształtować w świetle Słowa Bożego, prawa Bożego. Jakże szczęśliwy młodzieniec, dziewczyna, którzy mogą spotkać na swojej drodze dobre pasterzowanie. Ewangelia Święta mówi nam, że Jan chrzciciel, który zgromadził wokół siebie uczniów, któregoś dnia wskazał na Jezusa i powiedział: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie, którzy to usłyszeli, poszli za Jezusem. Jezus zapytał ich, czego szukacie. Powiedzieli, rabbi, gdzie mieszkasz? Jezus zaprosił ich do siebie. Rozpoczynają niezwykłą drogę bycia uczniami Jezusa. Andrzej, zachwycony Jezusem, Biegnie do swojego brata Szymona, który już był dorosły. I mówi: Spotkaliśmy Mesjasza. Kiedy Szymon przyszedł do Jezusa, usłyszał od niego takie słowa: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Niezwykła droga odkrywania swojej własnej tożsamości swojej niepowtarzalnej drogi. W świetle tego słowa Bożego, przypadającego na dzisiejszą niedzielę. Trzeba nam tak bardzo modlić się w intencji młodych ludzi, aby światło miłości, które ich otacza, oby ono było, pomogło im odkryć talenty i zdolności, całe piękno, jakie w nich się znajduje. Oby na swej drodze znaleźli dobre pasterzowanie, które pozwoli im wejść na właściwą drogę swojego powołania. Po okresie Bożego Narodzenia, po czasie, gdy zastanawiamy się nad świętą rodziną, przychodzi pewno czas, obecny że tak dużo trzeba modlić się w intencji młodych ludzi. Obyśmy pomogli tej młodzieży, która niejednokrotnie jest zagubiona i wydaje się jak w nocy Samuel słyszy swoje imię i nie wie skąd dochodzi to wołanie. Oby pomógł im ktoś bardzo wyraźnie wskazując na drogę powołania, którą mają odkryć i doznać ogromnego szczęścia. Niechaj to Słowo Boże będzie dla nas wszystkich światłem, które wyraźnie mówi, Bóg pragnie dać człowiekowi szczęście które w końcu doprowadzi ich do szczęśliwości wiecznej.